let's get fucked up, baby, let your body go. I'll make your mind go crazy and lose control. So come and move. Siemano, siemano, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj sobie poruszymy kilka kwestii. Pierwszą kwestią będzie baronka, drugą kwestią będzie robienie misji biologa. Oczywiście ruszymy dzisiaj także pająka, no i mały event. Ale zaczynamy sobie od zbierania kompletów na baronkę. Jak widzieliście, wydałem cały hajs, co miałem z poprzednich. Pewnie jego odcinka rotu 100 kb. No i dzisiaj sobie kontynuujemy, wlecimy sobie kilka dobrych wejść na baronkę. No i tak naprawdę jednorazowo wrzucę całość, a reszta będzie w skrótach. Robię tutaj znaczną część na pożyczonym jaszczurze. Dziękuję wszystkim za tutaj drobną, mniejszą i większą pomoc. Fajnie, że jesteście. Doceniam oczywiście każdą pomoc. No i tutaj w rotu 100 kb nie brałem żadnej pomocy i wszystko dropiłem i kupowałem sam. Jak widzieliście, tutaj na szybko jednorazowo zrobiłem, a tutaj kupuję. Znaczy tam już kilkadziesiąt razy zrobiłem, a tutaj kupuję 100 wejść na baronkę za 34 tysiące bryłek. Więc wszystko, co zarobiłem do tej pory, postanowiłem wylatać jeszcze raz i powolutku sobie to wylatać. Zrobiłem to chyba z 5 albo z 6 dobrych godzin. Wyszło mi na wylatanie tej baronki. Pamiętam, że robiłem to naprawdę chyba przez 2 albo 3 dni, no bo nie gram, nie jestem z tych graczy pro, więc nie mam zamiaru tyle ciskać w metka i po prostu robię to for fun, jak zresztą sami wiecie. No i lecimy z tymi kolejnymi mapkami. Kolejny drop, kolejne i tutaj już podsumowanie tak naprawdę, ostatnie wejście po tym wszystkim. Tutaj widzicie, uzbierałem tych ulepszaczy całą masę i cienkie pety, strzały, no i całą masę ulepszaczy. Oczywiście wymieniamy sobie to na szkatę, żeby móc sprzedać i zaraz wystawiam sobie sklepik z tym wszystkim, żeby się tutaj nie pierdzielić. Oczywiście w jednym sklepiku nie zmieściłem wszystkiego, więc muszę wystawić drugi sklepik. Chciałem powiedzieć drugi shop, już naleciałości z Metina. No i oczywiście trzeba porozdzielać. Porozdzielamy, no i zabieram się za wystawienie tego całego syfu. Przez tyle mam uzbierało się tego wszystkiego, więc jak widzicie, trochę tego po prostu jest. No i tutaj część po prostu wybrałem. Jak widzicie, poprzedni sklep, nie wiem czemu nie wybrałem wszystkiego naraz, no ale nie zagłębiajmy się nawet w to. Tu kolejne śmieci, które się nie wyprzedały. No i powoli zbieram żniwo, a to jest podsumowanie tego, co udało mi się zebrać. Było tam chyba 64 tysiące bryłek i to będzie tyle w tej drodze. To będzie tyle w tej drodze do 100 kb. Tak naprawdę to nie będzie łączna całość, z tego względu nie chcę się, nie mogę patrzeć na te zasrane mapki. A tutaj chwilę temu oddawałem jaszczura dla swojego dobrego koleżki i teraz zaczynam biologa, czyli kupiłem medale, kupiłem ulepszacze i jak widzicie, tutaj zabieram się za kolejne mapki V2 ze względu na to, że było mi potrzebne od cholery szkat nagi i szkat śmierci, jak i też nagi śmierci i Azraela, żeby tutaj ulepszać na zielone Yin Yangi. No jak widzicie, szło tam, szło.
Wielokrotnie kupowałem ulepszacze od właśnie graczy, ale nie chciałem tutaj tego wszystkiego pokazywać, bo to naprawdę byłoby strasznie, to naprawdę jest mini urywek z tego, co zebrałem. No i tutaj mi się zebrały, nie chciałem się tego sprzedawać pojedynczo, więc wszystko naraz, standardowo wylogowuję, no i tutaj dał fajny, spory zastrzyk kasy, no i udało mi się znaleźć sporą część medali w dobrej cenie, więc oczywiście wziąłem, no i znowu było trzeba wylatać V2 zaginioną, tylko no nie będę wam tego pokazywał, bo po prostu bym was zanudził. No i jak widzicie, kolejne ulepszania, kolejne próby oddania zielonych kikiangów, zielone zakończone, no i tutaj okazało się, że nie mam akurat plus 1 tej monety, więc wziąłem ją z plus 1, dostałem od koleżki, ulepszyłem i w ten sposób zakończamy zielone kikiangi. Nie da się powiedzieć, że nagroda jest mizerna, ale zostało mi trochę jeszcze szkatek, więc próba ulepszania, kolejne wykupywania itemów. Znaleźli się te gracze, którzy chcieli mi pomóc i dali mi po lepszej cenie lub za darmo. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim. Panowie, nie dam rady was wszystkich wymienić. Każdemu z osobna dziękuję. Wiem, że podbijacie, wiem, że piszecie. Doceniam, naprawdę fajnie. No i tutaj widzicie, żeby was nie zanudzić, to mały urywek wstawiłem od tych czerwonych inkiagów. Nie dałem rady zebrać tego wszystkiego. Nie było przedmiotów na sklepie, na mieście, nie mogłem znaleźć, więc tutaj wykupiłem kilka tych czerwonych nikiangów na mieście. Udało mi się znaleźć po trochę droższej cenie niż sam je robię. No i cóż, oddajemy, zaraz do ostatnich. No i jeszcze kilka wykupuję na mieście. Znalazłem kilka okazji czerwonych ikiangów, inkiangi czerwone oddane. Oczywiście nagroda jest naprawdę słaba, no ale trzeba to przejść, żeby zacząć robić worki. No i oczywiście związane z tymi inkiangami oddaję, no bo już nie będą potrzebne, a zastrzyk gotowy zawsze się przyda. No i tutaj standardowo wyloguję. Znowu resztka śmieci do wyrzucenia. No i tak powoli się kręci. Zaczynamy sobie robić worki. No i z tymi workami, jak z workami, trzeba wylatać co najmniej 100 mapek, jeśli by oddało 100. No ale życie takie jest, że wiadomo, że tam jest 80% na oddanie, więc pewnie ze 150 albo ze 140 muszę wylatać, żeby to się jakoś wyszło. Tutaj wam pokazuję jeszcze jedno wejście na zbrojownię. Przelecimy sobie szybciutko. W miarę gładko to idzie, a ja dla was nagrywam to na podwórku i komary mnie jebią jak Sasha Grey. No i dobra. Zbijamy sobie tutaj. Fajnie tutaj lecą glejty, medale portalu. No i oczywiście te ulepszacze też nie stoją jakoś tam tragicznie. Więc całkiem spoko opcja z tą zbrojownią. No po zrobieniu 100 czy tam 150 tych zbrojowni na pewno mi się trochę kasy odłoży. Oczywiście zaspoileruję, że już ją wydałem, bo tak naprawdę nagrywam ją. Tu zbrojownia, już kasę wydałem. Co prawda jeszcze nie jest zrobiona misja, no ale tam tylko urywek wam chciałem pokazać. No a teraz wlecimy sobie jeszcze kilka razy pająka. No i chciałem wam pokazać tutaj drogę. Drogę do tego pająka, strasznie to zagmatwane. No i ja szczerze, jedyny minus to taki właśnie, że jak się gdzieś o coś zaczepię, no to ciężko już się wyrwać. A plusów to to, że czasami bramy się zatną i nie pokazują się i można sobie po prostu przelecieć, jakby nie było trzeba rozwalić bramy. No i teraz wybić metiny i zaraz nas przeteleportuje na kolejne piętro. Całkiem szybko idzie ten pająk, tylko no niestety nie wiem, czy to może brak mojego szczęścia, czy brak talentu.
To już wy na pewno najlepiej to spuentujecie w komentarzu. Po chwilę powiem, że nie mam za dużego szczęścia do pająka. No i tutaj pierwszy w lewo prosto, pierwszy w prawo. Oj, i lecimy sobie. Jesteśmy już za labiryntem. No dawaj malinę. Nie mogę trafić. I właśnie to jest ten minus jaszczura, że czasami nie można trafić, a plusem jest to, że zapieprza jak wściekły. No i dobra. Drodzy Państwo, zaraz zobaczycie sobie tutaj dropik z pająka. A tutaj jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Jako, że jestem no, takim mini youtuberem, no nie ma co tam nic mówić większego, jestem jednym z mini youtuberów z Wirtuala, no to mogę Wam się przyznać, że tutaj pogadałem sobie z GM-em, prawdopodobnie ma na imię Wojtek, czyli jeden z głównych GM-ów na serwerze. Dogadaliśmy tutaj, że będę miał staweczkę to kupon 100 SM za jeden odcinek. Myślę, że mogę Wam to tutaj powiedzieć. I również dostałem jaszczura i pawia. Tak, dlatego widzicie, że już latam z pawiem i z jaszczurem. Jest to fajny boost, tak naprawdę jest to takie wynagrodzenie za to, że zrobiłem 30 odcinków praktycznie, no praktycznie za darmo, robię to tylko dla Was. No i tak o. No i chciałem, żebyście po prostu widzieli. Nic tutaj nie mam zamiaru ukrywać, bo to tylko prosta gierka. I no i cóż, macie wszystko jasne. Co dostaję, ile dostałem. Nie chciałem nic tam wielkiego, bo i moja twórczość nie jest jakaś tam wow. Tak naprawdę nagrywam, pokomentuję i to tyle. A tutaj jeszcze tylko skomentuję, że no pająk po prostu nie chciał mi oddać. Nie dość, że czasami mam tak, że po prostu nawet nie mogę go zbić. Co prawda dwa razy tak miałem dopiero, ale tak jest, że nie mogę go zbić. To jeszcze drop niego był dla mnie tragiczny. No i tutaj jeszcze wpadniemy sobie na event. Tak, bo tutaj tak wyszło, że udało mi się jeszcze zahaczyć o event w tym filmiku. No niestety Jacula to nie jest farciarz, czyli mieczas to nie jest farciarz, aczkolwiek tutaj fajnie dostałem od GM-a marmurka, ale to prawda, co prawda każdy, kto zapytał, czy dostanie, każdy dostał, więc fajnie, fajna sprawa. No i tutaj co ja Wam powiem, jak widzicie, moje szczęście jest tak jak z pająkiem, raz a nie, tutaj buff dwa razy do buffa się udało, dostałem czynki Reapera i jednego Glejta, jak widzicie. Więc buff też nie jest jakoś mega szczęśliwy, ale no, z 1000-1500 bryłek też udało się. No i oczywiście zaraz mnie stamtąd wypieprzyło. No i tutaj złapałem się jeszcze na fajne tak naprawdę zło. Jeśli ogląda to administracja, to przepraszam, bo napisałem komentarz nawołaj, że zło jest lipne. Przepraszam, byłem wkurzony. Dostawałem tutaj łupnia fest, nawet nie nałożyłem kostiumu na początek. No i cóż, tak naprawdę dostawałem po dupie od znacznej części graczy, bo gracze naprawdę poziom wyprowadzają, nawet na tych niskich poziomach, na mega profesjonalny. Nie udało mi się tam za bardzo nic wygrać. No niestety udało mi się zabić tam tutaj, jak widzicie, kilka Reaperów, pająka. No i tak naprawdę to byłoby na tyle, oprócz tam śmieciowych jakichś spraw, to praktycznie nie wiem, czy mogę powiedzieć, że z 500 bryłek na plus udało mi się wyjść. No widzicie, no nie miałem szczęścia tym razem do dropku. Gracze prezentowali naprawdę wysoki poziom, nawet przeproszę tych, których możliwe, że zbluzgałem pod po prostu, których zbluzgałem, bo naprawdę wszyscy prezentują mega poziom, nawet tych, którzy mnie ubijali, przepraszam za to, że ich zbluzgałem, bo nie mogę się przyznać, że nie, ale też byli tacy, którzy latali zamiast dropić, to woleli się lać, a głównie mnie,
bo byłem łakomym kąskiem, jak miałem wszystko na Expa, no to do PVP byłem mega średni. No i tutaj wypadła mi jedna karta, tutaj druga. No i jak widzicie, jakieś kilka śmieci, co pozbijałem. No i tutaj próbowałem się wbić, no i tutaj ta właśnie osoba, która cały czas mnie zbijała, no niestety byłem łatwym kąskiem do zbijania, bo ekwipunek mój nie jest jakiś pro, a jeszcze latam w królewskim Feniksie. No niestety, w tym odcinku mogę śmiało powiedzieć, że szczęścia mi zabrakło. Tutaj udało mi się zbić tam Zemerkę raz, no i myślałem, że uda mi się raz do razu wypić, no ale naprawdę gracze prezentują bardzo, bardzo wysoki poziom. Liczyłem jeszcze na jakiegoś małego farcika przy kamieniach, no ale jak powtarzałem wielokrotnie, to nie był mój najlepszy dzień. Znaczy dzień, to tak naprawdę kilka klipów z całego tygodnia. Miałem to rozłożyć na dwa filmy, ale chyba fajniej, te będą takie bardziej treściwe filmy. Ten będzie miał nawet 16,5 minuty. No i tutaj podsumowanie drochu, jakiś kadek, kamień wodny. Kochani, dzięki, że wpadliście. Dziękuję Wam za pomoc przy biologu, za niższą cenę, za pomoc i za wszystko. Fajnie, że wpadliście. Dzięki, że podbijacie. A tutaj mały rąbek tajemnicy, nowe noże. No i Arek od Mosza. Dziękuję Wam, chłopaki, za... No i tutaj nie będę ukrywał, że dostałem te noże wraz z małym kredycikiem, ale o tym powiem Wam już więcej w następnym odcinku. A teraz dziękuję, pozdrawiam i nie zapomnijcie zostawić komentarza, suba. I grajcie i bądźcie dalej z nami. Siemano!